tej przedostatniej, chciał tak w tegorocznej edycji 12 naszych spotkań. I spektakl wyjątkowy. Wyjątkowy dlatego, że z Wrocławia. Bo profesa, już to kiedyś powiedziałem, że są trzy miasta, z którymi jestem bardzo związany. Toruń, bo tam się urodziłem i 62 lata temu rozpocząłem robotę w kulturze. Potem Wrocław, w którym zrodził się ruch Teatru Fidegaktora, no i Chełm, z którym jestem związany oficjalnie 8 lat, tak to już więcej lat. To jest bardzo ważne. I zawsze, od chwili, kiedy mam zaszczyt prowadzić ten festiwal, to zawsze jest aktor z Wrocławia i zawsze Państwo przyjmujecie bardzo życzliwie. To jest bardzo ważne i dlatego się cieszę. A dzisiaj wyjątkowy gość, dlatego, że pani Agata Kucińska, którą, tak jak prawie wszystkich aktorów tutaj prezentowały, no znam od wielu lat. Panią Agatę znam jeszcze jak debiutowała, była studentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Wrocławiu. Potem wiele razy obserwowałem i uczestniczyłem z panią Agatą w paru festiwalach kultury zagranicznych. W międzyczasie czasami studentów, która wykładowcą szkoły teatralnej, a proszę Państwa, dlatego z satysfakcją odpowiadam. Parę tygodni temu dostała tytuł profesora Akademii Sztuki Teatralnej w Wrocławiu. To nie jest tak łatwo, ale jeśli Państwo zechcecie, formowanie jej drogi artystycznej jest znakomitą aktorką, lalkarką, ale dzisiaj będzie bez lalki. Zresztą powiem Państwu, że 6 października w Wrocławiu odbędzie się kolejna premiera w Teatrze Kapitol, gdzie pani Agata Kucińska zagra bęben Bugrasa. I proszę wyobrazić, bęben Bugrasa, aktorka lalkarka. Nie tylko dlatego, bo pani Agata również wiele spektakli ma, bierze udział w spektaklach w teatrach, nie tylko na wykład. Ale proszę Państwa, drugi, no jest oczywiście laureatką wielu festiwali, nagród i tak dalej, ale proszę Państwa, ogromnie się cieszę, że z nami jest autor tego spektaklu, reżyser, pan Tomasz Mann. Oklaski dla niego po spektaklu pokażę się, bo w tej chwili musi się skupić na przygotowaniu spektaklu. Jest to również dla mnie wielkie wyróżnienie, że zechciał przyjechać. Pan Tomasz Mann jest wybitnym reżyserem teatralnym. Ostatnio, parę tygodni temu, na festiwalu Dwa Teatry, Państwo się interesujecie teatrem, w Sopocie na festiwalu Dwa Teatry dostał jedną z głównych nagród jako reżyser. Przecież na to tyle, a jeszcze tylko jedno, że bo chcę, żeby Państwo skojarzyli dwa fakty. Dziewczyny jak złoto i spektakl Mamusiu, ten, który był drugi Mamusiu, co to za twarz. Ja nie wiem, czy po spektaklu Państwo nie powiecie, że jest jakiś związek między tymi spektaklami. No i zapowiedź ostatnia. Jutro oraz ostatni już spektakl w tym naszym cyklu dla dzieci. Pani Agata Kucińska specjalnym spektaklem wystąpi dla dzieci, a pan Tomasz zgodził się, że zagra na instrumencie. Bo to my zawsze mówimy jedna osoba na scenie. Dziękuję bardzo.